Dzień dobry, Jaśmin z tej strony, z deszczowego Seattle, znowu deszczowe. Niby jest czerwiec i jest cały czas deszcz, ale odgrzebują tą serię, czyli USA w praktyce, która gdzieś umarła, bo oprócz takiego odcinka o tym, jak zoperowałam sobie oczym i myślałam, że oślepnę, jednak nie oślepłam, to zauważyłam, że seria się skończyła na huraganie gdzieś tam. Więc to było dawno temu, bo ja na Florydzie nie mieszkam chyba już z 5 lat. Więc odgrzebujemy. Wiele się zadziało w międzyczasie w moim amerykańskim życiu, więc dzisiaj porozmawiamy, ja wam poopowiadam o obywatelstwie. Bo to taki mały, słodki temat, ja mogę z pamięci jechać, bo to bardzo wżarło mi się w pamięć, w głowę w ogóle, co tam się podziało, szczerze mówiąc. A swoją drogą nie potrzebuję do tego żadnych jakichś wybitnych notatek i nie muszę nic czytać, a mi cały czas oczy jeszcze dochodzą do siebie, to znaczy starałam się nie wypaść i w ogóle inne takie rzeczy, więc pomyślałam, że nagram, bo i tak miałam w planach nagrać, akurat o tym obywatelstwie. Więc, zacznijmy więc od samego początku. Żeby zostać obywatelem Stanów Zjednoczonych, trzeba być rezydentem. Trzeba być rezydentem, czyli trzeba mieć zieloną kartę. Nie można zostać obywatelem przez wizę, nie można zostać obywatelem przez, nie wiem, przeskakiwanie płotów, nie można zostać obywatelem przez to, że przyjdzie się do ambasady i się ładnie poprosi. Nie można tak zrobić. Czy różne są sposoby na to, żeby dostać zieloną kartę i ja te sposoby dostania zielonej karty omawiałam jakiś czas temu. Wiem, że te filmiki o zielonej karcie są bardzo, bardzo stare, ale niestety one są cały czas aktualne. Nic się nie zmieniło, cały czas jest loteria, cały czas można być zasponsorowanym przez pracodawcę, cały czas można być zasponsorowanym przez współmałżonka, cały czas można otworzyć jakiś wielki biznes w Stanach, na przykład za 5 milionów dolarów i wtedy można dostać zieloną kartę. Są tam różnego rodzaju sposoby, jak tą zieloną kartę otrzymać. Natomiast no nie jest to proste. Ale jak się już tą zieloną kartę ma, to później się ją tam ma przez jakiś czas. Żeby zostać obywatelem, trzeba być tym zielonokartkowcem przynajmniej 5 lat. Wyjątek jest, zdaje się, dla małżeństw, że trzeba być tylko 3 lata. W międzyczasie, i teraz jest pytanie, czy trzeba to obywatelstwo robić, czy nie trzeba tego obywatelstwa robić, już tłumaczę. Więc tak, nie trzeba obywatelstwa robić w ogóle. Jak się jest w Stanach Zjednoczonych, można mieć tą zieloną kartę i na zielonej karcie żyć do końca świata jeden dzień dłużej, albo tyle, ile nam natura dała. Pary w gwizdek. Musiało być wspomnienie o gwizdku, bo inaczej nie byłabym sobą. Więc można tą zieloną kartę mieć, natomiast jest, jakie są minusy posiadania zielonej karty i nie przejścia na obywatelstwo? Jakie są plusy? Bo to o tym chyba trzeba sobie pogadać. Znaczy coś tam było kiedyś o tym, ale to było strasznie dawno temu. Więc przypomnijmy. Jeżeli chodzi o zieloną kartę, trzeba ją przedłużać. Najpierw dostaje się jakby taką kartę na 2 lata, później trzeba ją przedłużyć, to jest na kolejne 10 lat i później po 10 latach trzeba przedłużyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To przedłużenie oczywiście, oczywiście, że kosztuje. I to nie wiem nawet ile teraz, ale tak jak wcześniej przedłużałam przed obywatelstwem, to było jakieś 600 czy 700 dolarów, więc jest to jakiś koszt. I myślicie sobie, a to pewnie żadne pieniądze. No to nie są pieniądze, które leżą na ulicy. To jest tak. Szczególnie jeżeli mówimy na przykład o rodzinie wieloosobowej, no to się zaczynają już w tysiącach dolarów robić, już nawet nie mówiąc o tym, że na przykład pracodawcy patrzą na to, kiedy ci się ta zielona karta kończy, a to, a tamto i o wam to. Więc jakby trzeba ją przedłużać i trzeba o tym pamiętać, bo jak się zapomni, a bardzo łatwo jest zapomnieć, że się ją przedłuża, że już czas, no to się nagle człowiek budzi i mój Boże, jestem tu właściwie na krzywy ryj tak naprawdę i teraz weź odkręcaj. Czy można to odkręcić? Znam jedną osobę, która zapomniała i odkręciła, ale zapomniała tam tylko pół roku to było, więc on odkręcił. Ale do rzeczy. Jakie są jeszcze problemy z posiadaniem zielonej karty? Jeżeli będziecie żyć w Stanach Zjednoczonych, to zdaje się, z tego co mi powiedziano, to emerytura jest niższa. Ta podstawowa emerytura, bo wszyscy dostają porówno. Więc tak. I jeżeli popełnicie jakieś przestępstwo na poziomie jakimś tam federalnym, to was wyrzucą z tego kraju. Po prostu. Znowu taka historia była, to był znajomy znajomego, taka daleka woda po kisielu, ale jakby tak, że on został zaaresztowany, został skazany, odsiedział 5 lat i go wywieźli do Irlandii. Z tym, że w tej Irlandii on jakby, bo on pochodził oficjalnie, znaczy miał paszport Irlandii, a cała rodzina mieszkała w Stanach Zjednoczonych, oni się przeprowadzili, kiedy miał 5 lat.
I go wystawili w tej Irlandii normalnie na ulicę i powiedzieli powodzenia. I nawet do Stanów Zjednoczonych nie może wrócić. Znaczy nie mówię o tym, że nie chodzi o to, że po prostu przejdźcie na obywatelstwo, dlatego, że po prostu wtedy możecie popełniać przestępstwa, bo to nie o to chodzi. Tylko po prostu, no jeżeli cośkolwiek się zdarzy, no to macie problem i macie wjazd w zbroń później do Stanów. Więc to są takie, powiedzmy, minusy zielonej karty. Jakie są plusy zielonej karty? No plusy są takie bardzo honorowo, nie wiem, życiowo, poczuciowe, tak bym powiedziała. Dlatego, że trzeba się zrzec lojalności w stosunku do kraju albo krajów, którego obywatelstwo macie. Więc tam trzeba się zrzec wszystkich na przykład tytułów szlacheckich, albo królewskich, albo innych takich. Jest taki tam jakiś książę, tam słyszałam, że tam chciał przyjąć obywatelstwo amerykańskie, zresztą mówił, wszystkiego się rzekamy. Jesteśmy lojalni tylko w stosunku do Stanów Zjednoczonych, konstytucji i tak dalej. Więc jakby była wojna, to mamy tutaj stać pod tą flagą z tymi gwiazdkami, tym wszystkim, a nie po drugiej stronie. Nam nie wolno już, tak? Więc jakby to jest jasne i oczywiste. Jeszcze, ale są takie plusy na przykład, bo za każdym razem jak się przeciąga tą zieloną kartę, tak, to trzeba tam złożyć mnóstwo papiery. To nie są tylko koszty, tylko jakieś podanie trzeba tam pisać. Trzeba tam pokazywać, że się podatki płaciło, że się nie miało żadnych opóźnień z tymi podatkami i inne takie rzeczy. Na przykład słyszałam taką teorię, nie wiem, czy to jest prawdziwa teoria, ale słyszałam taką teorię, że na przykład tam mogą być utrudnione problemy z obywatelstwem, jeżeli na przykład mieliście jakieś tam wykroczenia. Czyli na przykład, no, mieliście mandat, powiedzmy. Czy na przykład braliście jakąś tam pomoc. Wydaje mi się, że to jest nieprawda. Wydaje mi się, że to jest nieprawda, że to jest jakaś taka legenda miejska, że jak się wzięło jakieś tam kartki żywnościowe czy cokolwiek takiego, jako zielono kartkowe, to przysługuje oczywiście. To możecie mieć problem z obywatelstwem, mogą być jakieś trudniejsze pytania, ale wydaje mi się, że obywatelstwo powinniście dostać. Natomiast no bardziej na Was mają oko. I jeszcze jak się jest zielonokartkowcem, to za każdym razem jak się zmienia adres, to trzeba ich informować. I tam jest jeszcze w dodatku straszny bałagan, więc za każdym razem jak informujesz, to oni tak zapominają, wysyłają Ci pisma w ogóle na 3 adresy wcześniej. Powiem w ten sposób. Biurokracja w tym kraju jest naprawdę przerażająca i błędy w tej biurokracji są przerażające. I jeżeli myśleliście, że tam na pewno nie jest gorzej, niż w kraju nad Wisłą, to może być gorzej czasami, naprawdę. Więc przynajmniej jak się już nie ma tej zielonej karty, to znaczy jak się już przechodzi na obywatelstwo, to przynajmniej te wszystkie rzeczy schodzą z głowy. Ale jak to obywatelstwo zdobyć? No więc trzeba odczekać i trzeba zebrać pieniądze, bo tu w tym kraju nic nie za darmo. I trzeba było zebrać, bo co są mnie chyba kosztowało złożenie papierów obywatelstwo. Kosztowało mnie jakieś $1000, tak naprawdę. Więc to jest jakaś tam no całkiem taka pokaźna suma, tak? To nie znowu, to nie wisi gdzieś na drzewie razem z gruszką i pietruszką, tak? Jakby no, trzeba to zorganizować, tak? I to wydać za jednym zamachem. Składa się takie podanie, to jest formularz N400. Oczywiście znowu ze wszystkimi informacjami, a gdzie mieszkałeś przez ostatnie, nie wiem, 8 lat, a co? I tam jeszcze są takie numery, że trzeba powiedzieć za każdym razem, trzeba wypisać wszystkie swoje wyjazdy ze Stanów Zjednoczonych. I to jest też na przykład jeden z powodów, dla którego ludzie te obywatelstwa przyjmują w końcu, albo już mają dość tej zielonej karty, bo muszą prowadzić rejestr, kiedy wyjechali ze Stanów Zjednoczonych, chociaż na jeden dzień, bo oni to każą wypisywać później. I weź sobie przypomnij na przykład, jak to mieszkasz od 10 lat. Ja na szczęście nie wyjeżdżam specjalnie dużo, na szczęście lub nieszczęście, dla wielkiego nieszczęścia na przykład mojej mamy, która mnie bardziej chętnie widziała mnie w Polsce. No, ale jakby no trochę miałam tam do wypisania. Więc trzeba wypisać ten cały formularz, gdzie się pracowało, co się robiło, nie wiem, jakie podatki się płaciło, czy się na pewno wszystko zapłaciło, podatki czy tam, czy wszystko dostało. Trzeba pokazać, że wszystko się z przykładnym obywatelem. I tam jest oczywiście trzeba wypełnić taki kwestionariusz, że będziemy tam lojalni i tak dalej, że nie planujemy niczego złego i że jeszcze jesteśmy takimi obywatelami, którzy są po prostu, no, błyszczą w słońcu. Więc musiałam opisać, że błyszczę w słońcu. No i to się złożyło. Ja to złożyłam w sumie z 3 lata temu jakoś tak. I zapadła głucha cisza.
Zabrali mi te pieniądze z konta i się okazało, ja na to, żeby to się ruszyło, czekałam 2 lata. I to też zależy od stanu, bo to jakby w stan Waszyngton, tu jest sporo imigrantów, bo ja tylko na Florydzie było, nie byłoby lepiej chyba. Tam też jest sporo imigrantów, ale na przykład, no nie wiem, w Missouri na przykład, no to może być szybciej, tak? Bo tam to szybciej rozpatrują, bo nie ma aż tylu ludzi, która przyjeżdża i coś chce od tych urzędów. I po 2 latach dopiero przysłali mi informację, bo ja słyszałam, nie wiem, w 2020? 2020 chyba. Jakoś tak, czy w 2019. To jeszcze była pandemia w dodatku, w międzyczasie. Tak, żeby to wszystko ułatwić. I tam wszystko wtedy stanęło. I po 2 latach przysłali mi takie informacje, że mogę już pójść na interview. Bo to wygląda w ten sposób, że kładziemy te papiery, płacimy te pieniądze. Znaczy te papiery teraz już jest wygodniej, bo kiedyś to tam trzeba było wysyłać jakimiś tam teczkami, w ogóle gdzieś hand-hand jakichś urzędów, gdzieś w Kentucky, nie wiadomo, to czasami nie dochodziło, czasami coś zgubili. A teraz to jest, teraz jest system internetowy, teraz to się logujesz na własne konto i tam dorzucasz papierki, tam skany papierków, więc już jest lepiej. Już nic nie zgubią, przynajmniej w teorii, ale trwa wszystko w dodatku. Tak a propos biurokracji właśnie, to z tym interview to dostałam w sumie 3 listy, właściwie dostałam ich 5, bo dostałam informację, że mam interview, tak, na obywatelstwo, dziękujemy, gratuluję i tak dalej. I jeden był, że to jest 22 lutego, trzeci był tam, nie wiem, o 9, czy o którejś tam, tam jest konkretna godzina wypisana, drugi 23, a trzeci 24. A później dostałam jeszcze 2 listy, że przepraszam bardzo, ale wysłaliśmy list z błędną datą, więc proszę zignorować ten list i proszę się stawić na poprawną datę. I dostałam 2 takie listy, które informowały, że te 2 daty z tych 3 były nieważne. Tylko problem polegał na tym, że wszystkie te listy były wysłane dokładnie tego samego dnia i w żadnym z tych... Z tych takich, że no proszę to tak jakby zignorować, to nie było powiedziane, który. Więc ja nie wiedziałam tak na dobrą sprawę, na który dzień mam się stawić. Pomyślałam sobie, że może będę stawiać się na wszystkie, no w końcu jeden z 3 to mnie wpuszczą, tak? Ale tak dzwoniłam tam, oni powiedzieli, no nie wiem tak naprawdę. Ja nie mam pojęcia, kiedy ma pani przyjść. Może 22, może 24. Spędziłam na tym telefonie, nie wiem, godziny, hektolitr tych godzin i nikt mi nie potrafił powiedzieć, więc to jeszcze był dodatkowy stres do tego wszystkiego. Więc biurokracja, wszystkie pieniądze, gratuluję. Więc jak to wszystko się zadzieje i pieniądze przejdą, to wtedy można zrobić coś takiego, że idzie się na interview. I to interview ma kilka takich punktów, do którego należy się przygotować. Czy interview, czyli taka rozmowa. Przede wszystkim trzeba być ubrany na galowo. O tym za chwileczkę, bo to są wszystkie pieniądze. I trzeba też zdać test z historii Stanów Zjednoczonych. No i ten test z historii Stanów Zjednoczonych, tam jest chyba 100 pytań, na które trzeba nauczyć się odpowiedzi. I te pytania są różne, kwadratowe i podłużne, niektóre są w miarę proste, na przykład jakie stany, które stany, albo ile jest stanów w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Albo na przykład, kiedy konstytucja została napisana. Albo, nie wiem, kiedy była wojna niepodległość. Albo kiedy była wojna secesyjna. Czyli takie w miarę proste. Albo na przykład, jaka jest najdłuższa rzeka. No to tam, to z geografii się pamięta. Ale na przykład, ilu jest senatorów i inne takie rzeczy, no to już trzeba wykuć na pamięć. Niektóre te pytania, bo jak ja się uczyłam do tego testu, no to, to tak, po pierwsze zadziwiałam ludzi, siebie, dlatego zaczęłam zadawać znajomym mi Amerykanom te pytania. Okazało się, że większość z nich nie zna na nie odpowiedzi. Chociaż z drugiej strony, jakby nam zadano takie pytania, znaczy z historii Polski, to jeszcze pół biedy, no bo chrzest Polski to chyba każdy pamięta. Chociaż, albo na przykład, nie wiem, Powstanie Warszawskie, to mi się wydaje, że większość ludzi pamięta. Chociaż znowu mogę się mylić. To na przykład, no ile jest senatorów, ile ma ludzi Sejm i takie inne rzeczy, czy jak działają partie, czyli ten cały WOS tak zwany, który no był wykładany, nie w szkole, ale to tak wszyscy tak to chodzili na to, jak bo musieli. To mówiąc szczerze, to byśmy też mieli problem. No więc były takie pytania. Ja tych pytań dokładnie nie miałam, ale na przykład były takie pytania na tym teście, jak się przygotowywałam, które naprawdę mnie urzekły. Więc jednym z nich to było to, że kiedy Kolumb postawił stopę na
kontynentalne Stany Zjednoczonych, na co ja już zaczęłam mieć takie... Mi się wydaje, że on nie postawił stopy na kontynentalne Stany, on gdzieś tam na wyspach tylko, no ale pomijmy, załóżmy, że tak. Więc już pytanie było z konikiem. To kogo na tej Florydzie spotkał? A. Nikogo? B. Florydian? C. Kanadyjczyków? D. Rdzennych Amerykanów? To są pytania na obywatelstwo. Więc, no tak, człowiek ma takie różne ciekawostki, hi. Powinien się nauczyć hymnu, powinien się nauczyć ogólnie takich różnych ciekawych elementów i można sobie takie właśnie pytania uczyć. To są takie samouczki, tak, takie kartki można sobie kupić i tam ludzie cię mogą odpytywać. Są apki różne na telefon, które ci zadają te pytania, te 100 pytań w kółko, aż się nauczysz. Więc jakby uzbrojona w tą wiedzę, uświadomiłam sobie, że nadchodzi ten czas i to było w lutym zeszłego roku. To też jest bardzo ciekawe. I w momencie, tak 2 dni przed tym interwiu, to sobie przypomniałam, że nie mam żadnego galowego ubrania, bo była pandemia i wszystko w miarę nowe, co mam, to są dresy, bo człowiek siedział w domu i właściwie nigdzie nie wychodził, więc z jęzorem u pasa poleciałam do jakiegoś sklepu, coś w ogóle na siebie kupić, tak, żeby w ogóle to wyglądało. I ze znajomymi oczywiście, oni mówią, może tamto i może coś amerykańskiego w amerykańską flagę. Wszyscy mówią, nie mamy nic w amerykańską flagę. Więc ja mówię, no nie wiem za bardzo, jedyne co miałam w amerykańską flagę to były skarpetki, bo nam się udało to dostać. I następnego dnia pojechałam do urzędu na ten interwiu, gdzie oczywiście mnie przepikali, bo tam są takie urządzenia do wykrywania metali, tak jak na lotnisku, i kazali mi czekać. Bo w tym kraju bardzo dużo się czeka. No więc czekam. Właściwie mam przygotowane wszystko, bo oni tam mówią, żeby przynieść te wszystkie papiery, czyli kopię tego podania, które 2 lata temu wypełniłaś, i kopię tych podatków, i kopię wszystkiego w ogóle. Więc wszyscy siedzą z tymi takimi tobołami papierów, o które, uwaga, nikt nigdy nie zapyta. Nikt, nigdy. I w pewnym momencie przychodzi do mnie pani i mówi, no, na panią czas, teraz będzie pani interview. Pani rozmowa kwalifikacyjna, czy się pani kwalifikuje na obywatelstwo. Więc ja cała w strachu, myślę sobie, ciekawe, czy można tego nie zdać. Znaczy, pewnie można tego nie zdać, tak? Jak się tam strasznie nakłamkoli, ale jakby albo się nie odpowie na pytania. Nawet nie wiem, co wtedy się dzieje. Chyba można podchodzić jeszcze raz, jak ktoś zdurniał i nie wie, jaka jest najdłuższa rzeka. Albo powie, nie wiem, Nil na przykład. Albo Wisła. No to chyba, nie wiem, jakie są wtedy sytuacje. No ale te pytania nie są aż tak trudne, żeby się ich nie naumieć. A swoją drogą jeszcze, to jak na przykład podchodzi do obywatelstwa osoba starsza, zdaje się tam ma 65 czy 75 lat, już nie pamiętam, ale osoba starsza, to zdaje się, że nie musi nawet znać angielskiego. Chyba jakieś takie no, przynajmniej kiedyś tak było, ale ja nie mam takiego zaawansowanego wieku jeszcze, więc musiałam wszystko zdać po angielsku. Nie, żeby to był jakiś problem, tylko mówię. Więc ja ubrana na galowo, odstawiona jak szczur na otwarcie kanału, we Wrocławiu szczególnie, i myślę sobie, no, zobaczymy. Cała byłam, przy tym czekaniu, tym wszystkim, to jeszcze jestem spocona, więc to futerko szczurze mi się tam międli. Wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, tam oczywiście znowu czekamy i pani mówi, to teraz zapraszam tutaj do takiego boksu. Tak jak w biurze są boksy. Tam były takie boksy, na którym był jeden laptop, drugi laptop, chusteczki, biurko i to wszystko. I tam tych boksów było od cholery trochę, nie? Więc ja tak usiadłam, nie za bardzo wiedziałam, co ze sobą zrobić, bo powinien przyjść teraz oficer imigracyjny, zacząć zadawać mi jakieś pytania, nie? I tak siedzę, 5 minut, 10 minut, nic się nie dzieje, myślę sobie, może oni zapomnieli, nie? Albo o co chodzi? Nagle ten iPad przede mną zaczął wydawać jakieś dziwne dźwięki. Pojawiła się jakaś pani, która wyraźnie pracowała z domu, bo widać to było, bo tam słychać było jakieś krzyki jej dzieci, czy jakieś kwiki tam się działy, nie? No tam była, przestań! I ona mówi, tam jestem oficerem imigracyjnym, będziemy robić pani obywatelstwo. Jeszcze miała dość mocny akcent. Ja tak po prostu miałam trochę problem, żeby ją zrozumieć, ale myślę sobie, dobra, damy radę, nie? Ja mam akcent, ona ma akcent. Jesteśmy jedziemy na tym samym wózku i na tym samym iPadzie. No i ona mówi, ja z takim znudzonym głosem, bo jak się później okazało, to chyba wszyscy wiedzieli, że ja dostanę to obywatelstwo, oprócz mnie,
Ja nic nie wiedziałam, ja się stresowałam. Jeszcze te skarpetki nawet ubrałam, nawet nie miałam jak ich pokazać, bo siedziałam przed iPadem w jakimś boksie. I to chyba było najgorsze w tym wszystkim, że nawet skarpetek nie mogłam pokazać, no ale nie wiem. No więc przeleciałyśmy tam te pytania, tam się dostaje się, maksymalnie 10 pytań zadadzą z tych 100 pytań i trzeba odpowiedzieć na 6. Jak się odpowie na 6 od razu, znaczy na 6 dobrze, to już nie zadają dalej. Już nie pamiętam, co miałam. Miałam właśnie najdłuższą rzekę, albo jakie stany graniczą z Kanadą. Trzeba wymienić 2, no to jeden to wiadomo, to jest ten, w którym mieszkam, a drugi no to tam, no co, Montana, no bo jest dużo obok, no i koniec, nie? I pani powiedziała, dobrze. Po czym mnie zaczęła wertować. I ona wertuje tą aplikację, którą złożyliście 2 lata temu, więc do tego trzeba sobie wydrukować i przypomnieć, co żeście tam napisali, bo ten. I ona mówi, czy to prawda, że 4 lata temu mieszkała pani pod tym adresem? To prawda. Ale nie mieszkała pani pod tym? Takie podchwytliwe pytanie. Nie, nie mieszkałam, wtedy mieszkałam tu. No widzi pani bardzo dobrze. A później weszło do tych wszystkich wypraw za granicę Stanów Zjednoczonych. I oni mi powiedzieli, że jeżeli wyjazd za granicę Stanów Zjednoczonych trwał krócej niż 24 godziny, to żeby tego nie wpisywać. A ja pojechałam parę razy do Kanady, bo ja mam Kanadę za rogiem w tym momencie. Znaczy to jest jakieś, no nie wiem, no może tak super za rogiem to nie, ale za amerykańskim rogiem. Czyli to jest, nie wiem, z 200 kilometrów. To jak z Warszawy do Łodzi. Więc jak na przykład ktoś chce tam pojechać, no to nie wiem, do Vancouver i zobaczyć, jak wygląda Vancouver, co ja zrobiłam parę razy, to nie trwa 24 godzin, tak? No bo tam się przyjedzie się rano, wyjeżdża się wieczorem. Do Kanady zazwyczaj jeżdżę po kurczaka. Oni mają takiego kurczaka tam. Tylko w Kanadzie go mają, więc raz mnie mało nie zatrzymali na granicy, zapytali się, co pani wiezie? Ja mówię, kurczaki. Żywe? Nie, martwe, upieczone już. W każdym razie, i ona przegląda tą listę, tam Polska, tam jeszcze trzeba było wypisać wszystkie lotniska, na których się człowiek zatrzymał. I to już był problem, bo jak się leci do Polski, to zwykle się nie leci bezpośrednio. Bardzo rzadko. Tylko się tam leci właśnie przez Monachium, przez Frankfurt, przez Paryż, no to zależy. No i ona mówi, no dobra, no to w takim wypadku, ona mówi, ale widzę, że pani 20 tam któregoś marca 2019 roku gdzieś była. Ja mówię, no gdzieś byłam, tak? No na planecie Ziemia, tak? Ale konkretnie ona mówi, chyba pani przekroczyła granicę. Ja mówię, no z czym? Ona mówi, a nie była pani w Kanadzie? Ja mówię, no byłam, no ale może byłam wtedy, tak? Ale jakby, nie pamiętam, bo jakby to było krócej niż 24 godziny. Ona mówi, no ale ja mam tu wpisane, że pani przekroczyła granicę, to też trzeba było napisać. Więc jak ktoś wyjeżdżał z was do Kanady na jeden dzień, to trzeba to wpisywać. Ja się cała oblałam potem. Mój mały wrocławski szczurek po prostu dostał palpitacji serca tam w środku. I ona mówi, no dobrze. I mówi, co chwilę tam gdzieś znikała, bo jej dzieci awanturowały się w domu, nie? Więc ja tam siedzę. Ale najlepsze obok mnie, bo tam są te boksy takie, i obok, w tym boksie obok siedziała taka urocza starsza pani, Azjatka, która po prostu miała taki słodki, cudowny, azjatycki akcent. Mówiła, tak, bardzo się cieszę, jest bardzo stara kobieta, ja się cieszę, że tu dostanę obywatelstwo. No i cały czas była tak głośna, nie wiem, czy odpowiedziała na jakiekolwiek pytanie, bo na cały czas tam krzyczała, tak. I ona mnie strasznie wybijała z rytmu. Więc bo ja tam próbuję sobie przypomnieć, ilu jest senatorów, czy tam kongresmenów, a ona tam mówi, tak, no ale nieważne. W każdym razie ta pani gdzieś zniknęła i powiedziała, wróciła później przed ten iPad. Ja myślę sobie, no trzeba było jakieś puzzle wziąć ze sobą albo coś, no bo czasami tak człowiek czeka, patrzy się w ten ekran, tam się nic nie dzieje. A w puzzle to przynajmniej byłaby jakaś rozrywka. W każdym razie ona mówi, dobrze, no to dobra, no to może pani iść. Ja mówię, ale gdzie mam iść? Ja mówię, dostałam to obywatelstwo? Ona się tak na mnie patrzy, no mówi, jak to pani nie wie? Ja mówię, no nie wiem, no przecież, nie wiem, 2 lata na to czekam. Zapłaciłam za to kupę pieniędzy, skarpetki ubrałam, tak? Jestem cała na galowo, nie byłam na galowo ubrana, nie wiem, od czasu liceum. Czy może mi ktoś powiedzieć, czy mam to obywatelstwo? Ona mówi, no przecież, że pani ma, przecież jest oczywiste, że pani ma to obywatelstwo. Dlaczego pani zadaje takie dziwne pytania? Proszę sobie iść. No więc wyszłam stamtąd. No i poszłam i tam, nie wiem, napiłam się jakiejś wody, oczywiście nie za darmo. I czekam, no nie wiem za bardzo co dalej, tak? Bo jakby teoretycznie powinna być przysięga.
Czyli tam idzie się, tam ręka się kładzie na sercu i tam się mówi jakąś tam przysięgę, że ja tam uroczyście przysięgam, że tam flaga amerykańska, nie wiem, prezydent, coś tam, gwiazdki, sztandar, Ameryka. Znaczy nie trzeba nauczyć się tej przysięgi na pamięć, bo oni dają taką karteczkę i z tej karteczki się czyta. Ale tą przysięgę, z tego co się orientowałam, to oni robią raz w miesiącu, bo raz na dwa miesiące, dwa razy w miesiącu, w zależności od tego. W Los Angeles chyba robią na stadionie nawet, bo tego jest dużo tych ludzi. I to jest taka uroczysta sytuacja, że tam można przyjść z rodziną i ze znajomymi, ze wszystkimi, tak jak przyjść mamo na przysięgę. I tam się wszyscy machają jakąś tam chorągiewką i wszystkie inne takie. I to się dzieje w ogóle tam, nie wiem, kilka miesięcy, albo kilka tygodni po tym całym wywiadzie, nie? Więc nie wiem za bardzo, tak siedzę, nie wiem, czy dostanę jakiś papier teraz, czy co. Oni mi powiedzieli, przyszła i tam parę innych takich osób siedzi. Tak samo w dudki zrobione jak ja, nie? Nikt nie wie, o co chodzi. W momencie przychodzi jakaś pani i mówi, no to gdzie ten, pani też, to idziemy na przysięgę. Ja mówię, tak już teraz? No tak już teraz, jest COVID, to nieważne. No to poszliśmy. Ze mną kroczy ta pani Azjatka, ta staruszka, ona była przeurocza, naprawdę. Tak była uśmiechnięta, jak jeszcze nikt się nie uśmiechał w życiu. I idziemy tam razem, ona tak, no obywatelstwo dostanę. Ona zaraz zrobi młyn. Wchodzimy do jakiejś pustej sali, gdzie tam na dobrą sprawę krzesła są na położone na stołach. To wygląda po prostu jak moja stołówka w podstawówce, mniej więcej po czasie obiadu. No tak trochę dziwnie jest. No mówi, ta pani oficer mówi, to proszę tam rozstawić przy tych swoich tam, gdzieś się rozstawić, tak, zjąć sobie krzesło czy coś, usiąść sobie tam, a właściwie nie siadać, proszę wstać. Zośmy wszyscy, najpierw byśmy usiedli, później wstali. Ona mówi, tu jest tekst przysięgi i teraz proszę za mną powtarzać, nie? Czyli ona mówi tam jedną linijkę i wy mówicie jedną linijkę, znaczy z ręką na sercu, tak? Czyli ja uroczyście przysięgam i tak dalej, i tak dalej. No i wszyscy tak mówili, oprócz tej uroczej starszej pani, która wzięła ten tekst przysięgi i powiedziała, ja to znam, ja to powiem. I ona jedzie i czyta. Ja uroczej, nieważne tam, ignoruje i tą panią oficer, która mówi tą pierwszą linię i ignoruje cały resztę nas, których nas tam było może z 5 osób. Ona jedzie sama, własnym tempem, na nic się nie patrzy. Ja uroczyście przysięgam, że ja tutaj taka pani jestem. I kompletnie nie w rytmie i tak dalej. Skończyła przed nami oczywiście, no bo nam to wszystko zajęło dwa razy dłużej. I się tak na nas dziwnie patrzyła, dlaczego my marnujemy tyle jej cennego czasu, tak? Pani oficer imigracyjny dociągnęła do końca z takim wyrazem twarzy, mniej więcej jak moja nauczycielka biologii, kiedy oddawała nam sprawdziany, nie wiem, z pantofelków innych takich, tych pod tytułem jest to za nami, ale jakim kosztem? I mówi, no dobrze, to jak już tak, to tutaj są Państwa certyfikaty obywatelstwa, że są Państwo jesteście certyfikowani, czyli już jesteście obywatelami. A teraz proszę się wziąć i pójść do wszystkich urzędów i ich po tym poinformować. I ja mówię, ale jak zdjęcie w ogóle tam było sprzed lat, co nieważne, na tym certyfikacie. A takie fajne zdjęcie na tym certyfikacie. Trochę wyglądam jakbym była akurat przyjmowana do więzienia. Tak nie wyglądam za bardzo obywatelsko. A wtedy nie wyglądam jak błyszczący obywatel. Więc ona tam wszystkim to dała. Ktoś się zapytał, czy może zmienić nazwisko, bo podczas obywatelstwa macie taką rubryczkę tam i tam możecie zmienić nazwisko. Znaczy nazwisko możecie zmienić w każdej chwili tak naprawdę. Z tym, że to kosztuje. A jak już, jak jesteście, jak przechodzicie na obywatelstwo, znaczy jak składacie na obywatelstwo, to możecie tam sobie zmienić za darmo, znaczy w cenie, w tym $1000. Więc ktoś się tam zapytał, czy mógł zmienić, bo i tam sporo ludzi wtedy zmienia, na przykład imiona, czy nazwiska, żeby brzmiały bardziej amerykańsko. Nie? To tam wtedy jest ten moment. To wypełniają tą całą rubryczkę i po tym całym wywiadzie, po tej całej przysiędze, tam wszedł Janek, nie wiem, Dziubiński, a wychodzi John Duba na przykład, albo coś. Więc jakby tak to działa. No więc pani powiedziała, nie będziemy żadnych nazwisk zmieniać dzisiaj, bo nie ma sędziego, bo jest COVID i proszę iść do domu. No więc wszyscy się zawinęli, wyszliśmy stamtąd. Pani Azjatka była tak uradowana, była tak była przeurocza, tak zaczęła podskakiwać i tańczyć. No jestem obywatelem. A my wszyscy jakoś tak z mniejszym zaangażowaniem poszliśmy, bo było strasznie zimno.
I tak mniej więcej wyglądała ta moja sytuacja, natomiast później trzeba było jeszcze pójść do urzędów i poskładać, tak, pójść do urzędów i powiedzieć do urzędu prawo jazdy, tam trzeba było zmienić. Na przykład ja mam taką sytuację, że jestem przy stanie granicznym, jestem w stanie Waszyngton, graniczy z Kanadą, jak już wspominałam, więc na przykład jesteś obywatelem i masz prawo jazdy, i to możesz wtedy wyrobić sobie takie specjalne prawo jazdy, które cię uprawnia na przejazd przez granicę bez posiadania paszportu. A trzeba być obywatelem. Ale to się przydaje, tak? No więc poszłam, wymieniłam sobie na to, żeby móc pojechać po tego kurczaka bez żadnego paszportu. Wyrobienie paszportu to swoją drogą. I za każdym razem oni chcieli mi zatrzymywać ten certyfikat, który jest jeden. I powiedzieli, odeślemy to pani. I za każdym razem odsyłali. Czasami po 2-3 miesiące się czekało, aż się odsyła. Odeślą ten certyfikat. Więc jest później runda po urzędach, ale myślisz sobie, koniec tej biurokracji, już jesteś obywatelem. Więc tak to mniej więcej wygląda. Zajęło mi to ponad 2 lata czekania, stresowania się. Jeszcze w międzyczasie coś zastanawiałam, musiałam jeszcze paszport przedłużać. Co paszport jest to swoją drogą. Historię o paszportach mogę Wam opowiedzieć, bo to jest troszeczkę co innego. Za długo by nam wyszło chyba te moje perturbacje paszportowe. Paszport polski, paszport amerykański. A jeszcze jedno, jak żeśmy mieli tą całą przysięgę, to tam się spodziewałam, że Bóg wie co, jakieś tam konfety będą, albo fajerwerki, albo coś tam. Nawet nie wiem, czy nam hymn puścili. Chyba nam puścili ten hymn. Ale nie jestem pewna. Ale dali nam każdemu taką chorągiewkę. Taką chorągiewkę. I bardzo mnie ujęło, że ta chorągiewka miała napis Made in China. Bardzo mnie to wzruszyło. Więc i taka najtańsza chorągiewka, jaka jest. Nawet nie z jakiegoś porządnego płótna, czy coś tam. Więc tak wygląda obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. I wchodzisz i wychodzisz i już jesteś obywatelem. Tak wyglądała moja sytuacja. Jeżeli ktokolwiek z Was przechodził przez to, bardzo chętnie poczytam w komentarzach Wasze historie, czy tak samo przebojowo było, czy było bardziej przebojowo na przykład. Bo ja na przykład nie miałam sytuacji takiej, żeby być z oficerem imigracyjnym twarzą w twarz. Ja z nim byłam tablet w tablet. Więc tak, a jeszcze było coś takiego, że jak się przygotowywałam w ogóle do tego interwiu, bo zapomniałam o tym powiedzieć, to są firmy, które, jak się bardzo stresujesz przed właśnie takim przepytywaniem przez oficera migracyjnego, które organizują takie pseudowywiady, że możesz tam pójść sobie poćwiczyć, tak? I jedna taka godzina, to jest świetny biznes, tak? I jedna godzina taka, jedna taka próba takiego wywiadu, takiego interwiu chyba kosztowała 50 czy 60 dolarów. I na przykład można było sobie wykupić pakiet 5, i sobie na przykład co tydzień przychodzić do jakiejś pseudopani, która będzie udawała jakiegoś takiego właśnie oficera imigracyjnego, będzie zadawać te wszystkie pytania z waszego formularza, żebyście się poczuli pewniej. Znaczy to nie jest gwarancja, że oficer imigracyjny zada wam te same pytania, co ta pani, tak? Są jeszcze na przykład takie filmiki na YouTubie, które wyglądają trochę jak głuchy telefon, że są właśnie takie panie czy panowie, którzy udają, że to jest interwiu, czyli na przykład nie zadają pytania, milczą, powiedzmy, przez minutę, kiwając głową, że ty masz odpowiadać w tym czasie, później zadają kolejne pytania, więc taki trening na YouTubie też jest, jakby ktoś się nie czuł pewien. A wszyscy się czują pewni do momentu 5 minut przed i myślą sobie, o Jezu, nie znam tego, przynajmniej ja tak miałam. Więc okazało się, że to nie taki diabeł straszny, nie taki szczur mokry. Udało mi się dobrnąć do końca. Jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych. Polskiego paszportu mi nie zabrali. Ogólnie chyba jest problem z tym, żeby zabrać komukolwiek polski paszport. To wcale nie jest takie proste. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli interesują Was jakiekolwiek ciekawostki, macie jakiekolwiek pytania na przykład, jeżeli chodzi o podróżowanie z podwójnym paszportem i tak dalej, to zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Natomiast ja sobie doskonale zdaję sprawę, że ten odcinek, w ogóle ten temat jest trochę niszowy, bo zasadnicza większość ludzi, która chce otrzymać obywatelstwo amerykańskie, pewnie doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak to zrobić, bo musi tu już mieszkać no co najmniej 5 lat, jak nie lepiej. Czasami małżonkowie są inaczej traktowani, ale na dobrą sprawę wiedzą bardziej co i jak. Myślę, że mi się wydaje, że na przykład otrzymanie zielonej karty, czy jakiejś wizy, czy jakichś takich innych rzeczy jest bardziej takie popularne.
Ale dawno, dawno, dawno temu obiecałam, że jak dostanę to obywatelstwo, to nagram odcinek, więc nagrywam z opóźnieniem. A jeszcze najciekawsze było to, że... Znaczy najciekawsze, to było bardzo smutne, szczerze mówiąc, że przyszłam z tego obywatelstwa i zadzwoniłam do mamy i mówię: mamo, jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych. A moja mama w tym momencie grobowym głosem: a wiesz co się stało? Wybuchła wojna na Ukrainie. To było dokładnie tego samego dnia. I ja mówię: o Boże, jakby bardzo dziwnie się poczułam w tym momencie. Bardzo dziwnie się poczułam, że jakby, nie wiem, ciężko było mi to opisać, ale tak właśnie to wyglądało. Swoją drogą, to już tyle czasu mija, a tam się to niestety jeszcze nie kończy. Tam orków nie można stamtąd wygryźć. Niestety jeszcze. Dobra, ale nie wchodźmy w ten temat, bo jak ja zacznę, to nie skończę. A to już trzeba kończyć. Więc miłego dzionka Wam życzę. Jak mówię, jeżeli są jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek komentarze, to dajcie znać. Jeżeli interesują Was jakiekolwiek inne tematy z kwestii życia i funkcjonowania w Stanach Zjednoczonych, bo trochę, jak ja nagrywam te filmiki, to się trochę pozmieniało może. Znaczy, na pewno się pozmieniało i taka inflacja, że wywaliło w kosmos, nie? I na przykład wynajęcie mieszkania jest na $1000, to jest takie... A w dużych miastach to raczej to jest duży dowcip niż jakieś realne szanse. Czy zależy, w którym mieście chyba. No ale w tych głównych takich miastach to chyba nie bardzo. Więc jeżeli coś Was bardzo interesuje, to proszę dajcie znać. Ja się zmobilizuję i nagram. Obiecuję, że nagram. Bo ja nawet jak obiecałam coś kilka lat temu, że coś skończę, na przykład jakieś coś, co miało 5 części mieć, a mi mają jedną część, to ja to na pewno skończę. Tylko nigdy nie, tylko nie wiadomo kiedy do końca. Jakby mnie to powoli czasami idzie, ale dochodzi do końca. I tym miłym akcentem, pozdrawiając wszystkich szczurołapów we Wrocławiu, nie tylko, życzę Wam miłego dzionka, buziaczki, pa, pa.